651 milionów złotych nadpłaconego podatku dochodowego fiskus zwrócił jego płatnikom. Rozliczenia podatkowego dokonało ponad 600 tysięcy mieszkańców województwa podlaskiego, ale nie każdy dostał przelew z Urzędu Skarbowego. Byli i tacy, którzy musieli do skarbówki wysłać dodatkowe pieniądze. Wśród nich suwalski rekordzista, którego portfel znacząco wyszczuplał. Kwota, jaką podatnicy musieli dopłacić fiskusowi, to 292 miliony złotych, przy czym blisko 74% podatników otrzymało zwrot podatku, a jedynie 12% musiało go dopłacić. W jednej i drugiej grupie znaleźli się rekordziści. Kwoty naprawdę robią spore wrażenie. Rekordowa kwota, jaką Urząd Skarbowy zwrócił podatnikowi, to prawie 1,5 miliona złotych i ten zwrot był w Urzędzie Skarbowym w Siemiatyczach. Z kolei rekordowa dopłata, jaką to podatnik musiał przelać na konto urzędu, to 2 miliony 300 tysięcy złotych i to z kolei miało miejsce w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach. Urząd Skarbowy oczywiście nie ujawnia jakichkolwiek danych identyfikacyjnych podatników, ale podaje do publicznej wiadomości pewne dane dotyczące milionerów. Ogółem mieszkańcy województwa podlaskiego oddali państwu ponad 3 miliardy 200 milionów złotych daniny określanej jako PIT. W pierwszym przedziale podatkowym znalazło się 97% podatników, a pozostałe 3% trafiło do drugiego przedziału podatkowego. Dochody przekraczające 1 milion złotych za 2023 rok w swoim zeznaniu wykazało w naszym województwie 1060 osób. Najwięcej tak zwanych milionerów rozliczyło się w drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku, w pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku oraz w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach. Co roku podajemy także rekordy podatkowe. Z tegorocznego podsumowania podlaskiej KAS wynika, że największy dochód w wysokości ponad 46 milionów złotych osiągnął przedsiębiorca rozliczający się w Urzędzie Skarbowym w Augustowie. Z kolei wśród deklaracji PIT-37, czyli najczęściej składanych przez osoby pracujące na umowach o pracę, rekordową kwotę dochodu, czyli 4 miliony 600 tysięcy złotych, wykazał w swoim zeznaniu jeden z podatników z Bielska Podlaskiego. Oprócz ulgi prorodzinnej, z której skorzystali rodzice ponad 200 tysięcy dzieci, najczęściej przychody fiskusa uszczuplały ulgi rehabilitacyjna na internet i termomodernizacyjna. Z tak zwanego zerowego PIT-u skorzystało także ponad 46 tysięcy osób, które osiągają dochody z pracy, ale z uwagi na nieukończony 26 rok życia podatku nie płacą. Ta grupa łącznie zarobiła ponad 1 miliard 430 milionów złotych. Jak zauważa rzecznik podlaskiej KAS, w ostatnim roku wzrosło znacząco zainteresowanie transakcjami giełdowymi. Tu jednak sporo zależy od wiedzy i niemało od szczęścia. W 2023 roku na giełdzie z różnym powodzeniem inwestowało 8,5 tysiąca mieszkańców podlaskiego. Łącznie zarobili na transakcjach 308 milionów złotych. Ale na minusie giełdowe przygody stratą zakończyło ponad 3800 inwestorów. Ile stracili? KAS nie podaje.